Wiza na Kubę ma trochę inny charakter niż te, z którymi Państwo pewnie wcześniej mieliście do czynienia. Wygląda ona jak czek. Dzisiaj na temat wiz kubańskich rozmawiam z Kasią. Dzień dobry. A ja nazywam się Tomek i pracujemy razem w Visa Service, gdzie pomagamy w załatwieniu spraw w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. Dzisiaj będziemy mówić o wizie na Kubę, a pretekstem do rozmowy jest to, że prawdopodobnie już niebawem zmieni się system wydawania wiz kubańskich. Na razie jeszcze są dostępne wizy kubańskie w takiej formie, natomiast niebawem być może będzie dostępny już system do zamówień wiz elektronicznych, o czym też będziemy Państwa informować. Dla kogo jest taka wiza? I co musimy zrobić, żeby taką wizę uzyskać? Wizę, a właściwie kartę turysty na Kubę, to jest dokument, który musimy mieć przy każdym wjeździe. Każda osoba, która przekracza granicę, po prostu musi taką kartę przy sobie mieć. W tym momencie taką kartę można zakupić w konsulacie, można zakupić w biurach podróży i oczywiście u nas. Żeby taką wizę uzyskać, tak naprawdę nie potrzeba wiele. Na takiej karcie mamy 3-4 informacje. Mamy datę urodzenia, mamy numer paszportu, imiona, nazwiska osób i obywatelstwo. I to są właściwie wszystkie informacje. Taka karta nie jest wydawana na konkretne daty, nie musimy tego podawać tak naprawdę. Ona jest po prostu ważna tak naprawdę cały czas, dopóki się nie zmieni dróg, no przez ostatnie lata się nie zmienił, więc na takiej karcie po prostu wjeżdżamy w momencie, w którym mamy taką potrzebę. Mamy karty, akurat mamy wersję zieloną, jest wersja czerwona. Tak. Wersję czerwoną uzyskujemy, kiedy na Kubę wjeżdżamy z terenu Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji, nawet jeżeli mamy obywatelstwo polskie, ale przekraczamy granicę Stany Zjednoczone-Kuba, no to musimy mieć inną kartę. Jesteśmy traktowani trochę tak jak obywatele Stanów, natomiast jeżeli wjeżdżamy z państwa w Europie bądź z jakiegokolwiek innego, taka karta będzie odpowiednia. Karta turysty jest jednokrotna. Tak. Jednokrotna, ważna na pobyty. Do 30 dni. Ważna informacja jest związana z wizami do Stanów Zjednoczonych. Tak. Ogólnie, jeżeli byliśmy na Kubie po roku 2021, do Stanów już nie wjedziemy na EŚCie. Jest to według rządu Stanów Zjednoczonych państwo, które wspiera turyzm, dlatego jeżeli później będziemy chcieli wjechać do Stanów, no to jest bardzo ważne jest to, że musimy uzyskać wizę wbijaną do paszportu, wizę B1, wizę B2, no wtedy ESTA już jakby no nie jest dla nas odpowiednim dokumentem. Tak więc oficjalna informacja jest taka, że wizyta na Kubie powoduje, że nie będziemy mogli korzystać z tak zwanego ruchu bezwizowego, czyli ruchu z ESTą, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Sumując, mamy kartę turysty, którą możecie Państwo u nas dostać praktycznie od ręki. Natomiast musimy pamiętać, że są prowadzone prace nad systemem wiz elektronicznych na Kubę. Prosimy sprawdzić, bo na chwilę nagrania tego materiału obowiązuje jeszcze cały czas karty turysty. Według zapowiedzi one będą obowiązywały, czy też mogą być używane jeszcze przez dłuższy czas, nawet po wprowadzeniu ruchu, czy też jakby wydawania wiz w systemie elektronicznym. Natomiast prosimy sprawdzić, oczywiście zasubskrybować nasz kanał i sprawdzić, jakie są nowe informacje na temat wiz na Kubę. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego biura i zakupu kart turysty.